Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe i dzisiaj pogramy sobie w Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Przed nami wejście do podziemi. Zostaliśmy wrobieni w morderstwo paladynów. Mamy nadzieję dorwać Firkraga, który to w ogóle nas tutaj sprowadził i wplątał w to wszystko. Rzucił także nam wyzwanie, więc udamy się teraz, żeby się z nim spotkać osobiście i załatwić sprawę. Cóż to za dziwne miejsce. Ruiny jakiejś świątyni ponownie. Szybko zerknę jeszcze do ekwipunku, zobaczyć jak wyglądają sprawy u nas. Wyzwanie Firkraga, tak. Wydaje się, że mamy w miarę porządek. Sporo napoi leczniczych, mógłbym się podzielić. Na przykład z moją główną postacią. No tutaj mikstura zręczności. Może ty sobie przytul na razie. I już wchodzimy do środka. Ciekawe co tam nas czeka. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Okej, coś powiedział. Niestety nie ogarnąłem. Nacisnąłem spację, ale chyba nic miłego. Stoją tak pięknie w grupy, więc rzucimy im na dzień dobry Z2 czary obszarowe i zobaczymy jak im się to spodoba. A także wódz Digdag nas przywitał. Troszkę ich strzałami najpierw porezamy może. Czego potrzebuję? Jestem biegły w sztuce. I po zabawie. Pięknie. To jest moim zadaniem. Udało im się trafić coś tam ze strzały. Wampiryczna mgła jeszcze się przypamiętała. O nie, niewidzialność sobie dała. Ale... to zabierzemy im strzały. Ale tylko te +1 wzwyż. W porządku, troszkę zwoi. Mogą się przydać gdzieś. Hobgobliny, mięczaki. Wątpię, żeby to była najstraszniejsza rzecz, jaką możemy tutaj spotkać. Kolejna wampiryczna mgła. Nie ugnę się przed tobą i w miejscu. Żaden problem. Daj mi jakąś wskazówkę. Pójdziemy na zwiat. Nikt nie zobaczy. Ja mam nadzieję, że będzie warto. O, one potrafią mnie wykryć. Na honor. Ale tam stoi też grupka ludzi, ludziopodobnych hobgoblinów, których będzie trzeba potraktować również czymś obszarowym, podejrzewam. Co my tu mieliśmy? Różdżkę zimna. Mógłbym to wykorzystać, bo ona jest raczej kiepska moim zdaniem. Różdżka zabójczej chmury jeszcze. Ma jeden pocisk. I coś tam się kończą te różdżki tym razem. Tak? Ale jeszcze tam troszkę zwiadu zrobimy. Nikt nie wezmę się za to. Pięknie stoją tak na błyskawice w jednym rządku, co nie? O kurde, jak zobaczą mnie, to pewnie się przesuną. Chodzę. Tak, zrobione. Tak? Zrobię to. Daj mi, ja już tam jestem. O co chodzi? Ciekawe, czy ten manewr mi się uda. Oj, chyba źle. Nikt nie zobaczy, jak nadchodzę. No, źle. Coś nie umiem rzucać tych kurde. Raz, dwa, trzy, cztery. Za szybko to robię. Spróbuj teraz. Uciekł. O, jak pięknie się udało jednak. Oczywiście. O, ten potrafi czarować, sukinkot. Nic to. Niech sobie podejdzie jak chce. Czekam, skoro trzeba to zrobić. A tylko jeden. Zaraz go dobiję tu, ale najpierw się rozejrzę, czy nie ma więcej kolegów. Szaman pełnia zdrowia. Dawaj. Leszczu. Nie zdążysz nic rzucić. Tak jest. Pięknie. Jedna z moich najlepszych dzieł. To jest moim zadaniem. Zrobię co w mojej mocy. My mamy oczywiście, jak zauważyliście, już 7-osobową drużynę, ponieważ miecz. Jestem gotów. Lilarkor, którego imienia nie potrafię do tej pory wypowiedzieć, również jest naszym kompanem, nie tylko narzędziem. Przecież. O, wampiryczna mgła, tam jakieś cwaniaki. Rakshasa? Czy mi się wydawało? Na honor! O, nieźle. Sporo. Ale to są raczej słabe. Wampiryczne mgły są kiepskie. Bardziej mnie ciekawi ta grupa, którą przed chwilą dojrzałem tam. O, jeszcze się ukryła jedna łajza. Do walki! Śmiesz pyskować do pana. Po miocie. Nikt nie żadna sprawa. Dobra, rozejrzyjmy się. Ach, tutaj słabe usze. Znowu stoją tak fajnie na błyskawicy, ale chyba nie mam już błyskawic. Mów. A nie, jeszcze mam, normalnie. Moim zadaniem. Błagaj o litość. Daj mi jakąś wskazówkę. Mam nadzieję, że będzie warto. Fajna ta puszczka błyskawic. Ostrożność. Jestem pewien, że w ciemności cię tam potrzebujesz mojej rady, tak? Czekam. Więc szukaj tych pułapek. Wezmę się za to. Mój drogi przyjacielu. Mistrz przemian ruchk. I go hop i te gobliny, tak? Nie wiem co to jest. Kobold. Kobold kamikadze. What the fuck? O, tych się fajnie wytnie w pień w swoim czasie. Nikt nie zobaczy, jak nadchodzę. Twardy jestem, to mogę wszystkie pułapki pozgarniać na klatę, nie ma problemu. Właściciel zawsze twierdził, że ostry i cięty ze mnie twardziel. Ależ to był błąd. Okej, w takim razie może po kolei jako taką. Tutaj też by się przydało w sumie rzucić jakiś czar obszarowy na tych tutaj. On tam pewnie nie powie nam nic miłego. Jego koboldy są już negatywnie nastawione na wstępie, więc on ma tą niebieską otoczkę tylko dlatego, że zechciałby jeszcze coś powiedzieć przed śmiercią zapewne. Nie zobaczy, jak nadchodzę. Jezus, nie rozpoznasz strzał 1+1? A, wszystko musi robić za ciebie czarodziej. Jakby się tutaj z wami zabawić? Spróbujmy troszkę tak o... zajść. Nikt nie zobaczy, jak nadchodzę. No ciekawe, co nam powie. Ruszajcie, moje sługi. Wypełnijcie przeznaczenie i zniszczcie intruzów. Nawet mistrz będzie zachwycony tymi transmutacjami. Ruszajcie. Transmutacje. Kula ognista, czym prędzej. Zademonstrować moją wiedzę i umiejętność. Ten pewnie umie czarować, od razu do niego pójdzie. Lodowa nawałnica. Tak. Na razie spróbujemy tak. O, uciek z kurwys. Daj mi jakąś wskazówkę. Wow. Otrzymam pomocy. Zapomniałem, że to są kamikadze. Tak? Pełnia zdrowia ma sukin kot. Uciekaj, albo gin! Kurwa daje, jeszcze od zimna dostaje. O, ten jest kurde cwany sukin kot. Ej, zawijamy stąd, bo nas zabiją. Szybko, szybko, szybko trzeba się wycofać. I teraz... Na honor! Na tornie! Powalę cię! Że masz szczęście, co? Jeśli pamięć pozwoli. Coś oberwał. Aha. O co chodzi? Załatwmy to szybko i przebywa po ciebie. Rośny błąd. Dawaj już, Simo, przeżyj to. Jest. No, trochę nam nabroili. Niby jak było napisane, że kamikadze, no to... Można się było domyślić, że będą wybuchać. Ale w sumie oni mi tutaj zrobili zmyłę, bo ten uciekł do tyłu. I się troszkę nie spodziewałem, że moi będą podchodzić tak blisko. Ale na szczęście nikt nie zginął. Mimo już mogliśmy to załatwić o wiele łatwiej, to wyszliśmy z tego. Szkoda, że na razie z tego co widzę nie zostawili. O, jednak jest pierścień jakiś. Zaraz się wyleczymy. Czy było warto? Co to za pierścień? Paszport batalisty. Odporność na ogień plus 40%. Nieźle. Dobra, możesz mieć i ty. Możesz mieć i ty. Ochrona przed zimnem, no dobra. Dobra, my się wyleczymy teraz. Znaczy odpoczniemy, mam nadzieję, że się uda wyleczyć przy okazji. Okej, udało się. Ruszajmy dalej, tam jest ekipa orków. Czy czegoś tam w tym stylu. To będzie raczej proste zadanie. Zresztą... Co się będę chrzanił, rzucę im od razu kulę. No. Na honor. O, jeszcze wampiryczne mgły się odmoliły. No dobra. O, ile i to tak. Wyssały energię, sukinkoty, wampiryczna mgła. Dzisiaj mam sukinkotów, to jest mój moje słowo dzisiaj. Nie namaga ty chamie. Za prawo i honor! Okej. Ale cały czas mam tą księgę, jak stworzyć golema chyba. A ciekawe, czy jak tutaj jest się magiem w takim razie i ma się tą kulę sfer jako twierdzę, to ciekawe, czy można stworzyć faktycznie swojego golema. Tak? W końcu książka jest. Dobra, co to? Można użyć, zrobić interakcję. Kiedy zbliżasz się do skraju jamy, poruszasz butem luźny kamyk, który spada w jej głąb. Chwilę potem do twoich uszu dochodzi pomruk oburzenia. Coś tam jest. To jest moim zadaniem. Tak się stanie. Załatwmy to szybko i boleśnie. Czekam. Na honor! Groźny błąd. Groźny błąd. Ten ma wyssane znowu coś, poziom chyba, energię. Mów. Przywrócenie, czy pomoże? Bo nie lubię jak mają powysysane coś. Pomogło. Od razu zmęczenie. Dobra, o, tutaj można coś znaleźć. Tak, mam nadzieję, że będzie warto. Protektor plus 1. Co ty masz? Amulet tarczy w sumie. Nie mogę. Ty co tam masz? Przeciwko polimorfii. Dobra, to chyba będzie na sprzedaż. A może jeszcze Keldor? Nie, dobra, to będzie na sprzedaż. Co jest moim zadaniem? Uważaj to za zrobione. I ruszamy w takim razie dalej, w głąb. Tylko najpierw trzeba odpocząć, bo nam się mag zmęczył. Na honor! Czas na małą rzecz. Tak? O, Grillo. Słucham twych poleceń, przyjacielu. Torm przybywa po ciebie. Co jest moim zadaniem? Ogrillony dają szczególną satysfakcję, ponieważ wydają się być takimi dużymi przeciwnikami, więc wydawaliby się może silni, a padają tak łatwo. Tego nie znasz? I nie poznasz na razie. Na honor! Aj, nie ma opcji. Dobra, zaraz się cofniemy troszkę. Zrobię co w mojej mocy. Uciekaj, albo gin! Cofniemy się troszkę tutaj, gdzie nam się udało wcześniej. Ci kurde co? Do walki i zwycięstwa! Szamana trzeba. Nie uchylę się przed tobą! Zginiesz z mojej ręki! Już im trucizna. Ale powoli go żre, zaraz go wyleczę. Daj mi jakąś wskazówkę. Tak? Ale jaja, zespawnowali się znowu. Dobra. No. Tak. Go. No proszę, jakie cwaniaki. A, tak sobie strzelają. Ciekawe, czy czary dojdą ich. Co jest moim zadaniem? No, szły. Co ty zna? O co chodzi? Na honor! Ale nie zabiło. Jak się tam dostać? Co jest moim świetlem? O, tajne drzwi, otwieraj szybko. Kurde. Jestem gotów. Tak są, potrafię też zatańczyć na ostrzu. Udało się. Wycinamy teraz. Nie uchylę się przed tobą. Już się trzęsę ze strachu. A więc zasadzka była. Ach, to jest takie podwyższenie. Czaję. No, ale tutaj nie zejdziemy. Musimy wrócić. Tutaj też jakieś drzwi może są, tylko musimy wykryć je złodziej. O, są. Otwieraj od razu. Jestem szybki jak błyskawica. Tak? Za prawo! Nie dożyjesz następnego dnia! Solidne uderzenie. Nasz honor! Nie dożyjesz następnego dnia! Weź się w garść, ten zwale, bo nie powalczymy wcale! Zrobione. Jak sobie życzysz. Chwila spokoju teraz. 70 ognistych strzał. Nieźle. Co jest moim zadaniem? Tak się stanie. Na honor! Uważaj to za zrobione. A to te nieszczęsne drzwi, które były zamknięte. Prosimo się zgadza. Tak? Gdyby udało nam się przedostać dalej, to oni poszliby za nami. Więc to by nie rozwiązało niczego. Musielibyśmy walczyć dalej. Wtedy nie mielibyśmy dostępu. Gdzie mam zademonstrować moją wiedzę? Będziesz tuż za mną, prawda? Oczywiście. Dobra, przyda nam się zwiad, myślę. Ciekawe, czy zadziała tutaj czar jasnowidzenia. Lepiej mieć oczy szeroko otwarte. Kto wie, jakie niebezpieczeństwa czekają. Kurde, zadziałało. Szkoda. W końcu we wnętrzu, ale ja zawsze sprawdzam. A więc zwiad. Golemy. Ten żelazny się nie przedostanie, ale jest tam ten gliniany łajdak, co chyba obuchowymi tylko. Hemy. No cóż, trzeba ich tu ściągnąć, myślę. Jak to jest? Gliniany. Stój, stój. Kamienny i kamienny. O, ten chyba nas wyczuł. Tak? Ale on raczej szybko padnie. Jest bezużyteczna. No. Co jest moim zadaniem? Zrobię co w mojej mocy. Kto to, kto to? Kamienny znowu? Nie będziesz mieć solidne uderzenie. Kamienne są lightowe. O, odejdź, 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 odejdź. Kurde, spowolnił mi. I teraz ten gliniany. Kurde, wszystkich spowolnił, sukiensyn. Czekajcie, czekajcie. Dasz radę obuchowymi? Trzeba pewnie, nie? Tak? Na honor! Nie dożyjesz następnego dnia! No, od lodu nie obrywa po prostu, ale tak dostaje, no git. Tak? Dobrze było zachować sobie jednak ten cep bojowy. I dobrze mieć też w drużynie maga, który potrafi bić kijem. To ten się nie przedostanie, choćby chciał, na kucaka nawet, więc... Ty łapiesz, ja drapię! Poczekamy, może aż nam przejdzie tutaj spowolnienie i zaraz go dojedziemy. O, właśnie przeszło. To my sobie za to przyspieszenie damy i się jeszcze trzeba podleczyć. Czekam. Ja się boję, że trochę krasnolud może oberwać. Tak? Zablokowałeś wejście, gościu, wszystkim. Jak to bez efektu? O kurde. To jest moim zadaniem. Trucizna. Dobra, padł. Już cię leczę, już cię leczę. Tak? Daj mi jakąś obowiązek żywa, jak widzę. O co chodzi? No dobra. Tak? Elegancko. Czekam. Nikt nie zobaczy, skoro trzeba to zrobić. Drzwi pozamykane. Ciężej mi będzie robić zwiat, ponieważ przy otwieraniu drzwi on wychodzi z cienia automatycznie, ale może nie będzie tak źle, ponieważ umiem szybko biegać, to się zaraz schowam. Nikt nie zobaczy, jak nadchodzę. Ach, troll kucharz. Dobra, podejdźmy wszyscy. Moim zadaniem? Jak sobie chyba nie będzie tak źle. Witaj, jedzonko. W samą porę wskakuj tam, proszę, na ruszt. Że co, proszę? Ruszt. Taki duży metalowy przedmiot. Wskakuj, tylko uważaj, jest gorący. Zwariował. Wujka ją zwariował. Ja nie, ja jestem kucharzem, a teraz jazda na ruszt. Dlaczego miałbym wchodzić na ruszt? Rany, dostać w dzisiejszych czasach dobrą pomoc jest to niemożliwością, a jak inaczej mam cię ugotować? Nie chcę być ugotowany. Skoro nie chcesz się smażyć na ruszcie, to po co to padanie o pracę? Myślę, że byłaby z ciebie całkiem niezła przekąska. Chłopaki, brać ich. Są tu jakieś chłopaki jeszcze. Hobgobliny. No, trolla kucharza to jeszcze nie spotkałem. Co rzuciłeś, sukinkocie? Do walki i zwycięstwa! Kurde, szamana trzeba szybko zabić. Zabierze cię śmierć! Już mi unieruchomili mojego szefa. Nienawidzę tego. Gin za to, gin. Nie ugnę się przed tobą! No dobra. Mnie tak łatwo nie ugotujesz, kolego. Dobra, nie chcę mi się zbierać tych strzał, już mamy pełno chyba. Zamknę drzwi. Żeby nikt się nie napatoczył. Okej. Tak. Najlepiej mi to zostawić. Co tam się kryje? Dalej, ależ od jak. On chyba też potrafił unieruchomić. Chyba. Poczekam na wsparcie. W razie czego. Tak wyglądały walki gladiatorów w 80%. Nadszedł twój czas. Nie ugnę się przed tobą. No problem. Tak? Wracamy. O! Książka kucharska orków. Zawsze mnie to intrygowało. Bełty. Cebulę pokroić w kostkę, czosnek rozgnieść, kasztany obrać, mięso dzika pokroić w małe kostki, olej wlać do wielkiego naczynia i podgrzewać na dużym ogniu. Po osiągnięciu wystarczająco wysokiej temperatury wrzucić odchody łosia, następnie wlać koński mocz. Czujecie już zapach wspaniałego jedzenia? Gdyby nie było pod ręką dzika, można użyć innego mięsa. Ciało geniuszy wyciągnięte prosto z grobu równie dobrze się nada. Ludzie wilki z zachodniego lochu byliby nie zgorsi. Gdyby tylko udało mi się nie wpaść na powierzchnego potwora w studni, skarb należałby do mnie. Wówczas mógłbym sobie kupić składniki na gulasz, jakie tylko dusza zapragnie. Smacznego. Co jest moim zadaniem? Zaczynało się nieźle, ale później jak doszły te specyfiki, to już trochę gorzej. A więc przed nami wnętrze jakieś ruiny, gdzie mamy zamiar spotkać się z Firkragiem, który rzucił nam wyzwanie i namieszał strasznie w naszej reputacji. A więc trzeba mu przemówić do rozumu. Oczywiście spróbujemy zrobić to już w następnym odcinku, także zachęcam wszystkich do oceniania i komentowania. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki wielkie i do następnego. Na razie.